Szanowni, chciałem streścić rozwiązania dwóch zadań, o których rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu. Pierwsze zadanie brzmi tak. Gospodarz sprzedawał jajka na targowisku. Pierwszy klient kupił połowę wszystkich jajek i jeszcze pół jajka. Drugi kupił połowę pozostałych jajek i jeszcze pół jajka. A trzeci kupił pozostałych 10 jajek. Ile jajek przyniósł ze sobą gospodarz w tym koszu? No i tu wywiązała się interesująca dyskusja, że przecież jajek nie można kupować na połowy. No ale zauważyliśmy w pewnym momencie, że jeżeli liczba jajek w koszyku jest nieparzysta, no to jak ktoś poprosi o połowę jajek z tego koszyka, to dostanie pół jajka, tak? Liczbę mieszaną, której część ułamkowa jest równa 1/2. No i można sobie wyobrazić taki dialog, a czy mam panu przekroić to jajko? A ktoś mówi, nie, nie, ja wezmę drugą połowę także, tak? Czyli weźmie więcej niż połowę. O 1/2 więcej niż połowę jajek. I wtedy wszystko się zgadza. Prawda? To znaczy, mamy sytuację taką, że ktoś wziął, ostatni klient kupił 10 jajek i te, drugi klient, bo te 10 jajek zostało, a drugi klient no, kupił ile jajek? No, więcej niż 10, bo kupił połowę i dobrał jeszcze pół jajka i zabrał z tego koszyka to, co kupił i zostało jeszcze 10 jajek. No więc może jest tak, że kupił rzeczywiście 11 jajek, tak? Czyli tu połowę liczby jajek w tym koszyku. No i jeszcze pół jajka, bo nie chciał, żeby jajka mu gospodarz dzielił na połowę. No zobaczmy, jak to będzie. Jak sobie wyobrazimy, że w tym koszyku jest 21 jajek, no to połowa to będzie 10,5 i jeszcze pół jajka to będzie 11. 21 minus 11 to jest 10. Tyle jajek zostało dla trzeciego klienta. No i teraz możemy sobie powielić ten sam sposób rozumowania w stosunku do pierwszego koszyka, no bo zwróćcie uwagę, że te 21 tutaj to jest 2 razy 10 plus 1. No to nawet nie zastanawiając się bardzo głęboko, możemy spróbować, co będzie, jeżeli zaryzykujemy odpowiedź, że w pierwszym, na początku w koszyku było 2 razy 21, czyli 42 plus 1 jajko, 43 jajka. Połowa z 43 to jest 21,5 jajka i jeszcze pół jajka to będzie 22 jajka. No jeżeli pierwszy klient wziął stąd 22 jajka, to z 43 zostawił 21 jajek i wszystko się zgadza. No więc w ten sposób rozwiązaliśmy to zadanie, a teraz chcę pokazać kolejne, które, choć treść ma zupełnie inną, tak naprawdę opiera się o to samo rozumowanie. Tu mamy zadanie z gęśmi. Nad jeziorami leciało stado gęsi. Na każdym kolejnym jeziorze na wodzie siadała połowa lecących gęsi i jeszcze pół gęsi. Skądinąd wiadomo, że pół gęsi nie może latać, tak? I wszystkie gęsi usiadły na pięciu jeziorach. Ile gęsi było w tym stadzie? No i to zadanie, chociaż sformułowane jest zupełnie inaczej, tak naprawdę mówi o tym samym. Matematycznie jest bardzo podobne. I widać tutaj sens matematyki, który zresztą nie został zrozumiany od razu. To w 800 roku naszej ery Al-Khwarizmi w Bagdadzie bodaj wydał książkę, od której fragmentu tytułu pochodzi dzisiaj słowo algebra. Wydał książkę właśnie na temat zajmowania się rozwiązaniami równań, a nie różnymi sytuacjami, w których te równania się przydają. To było dość rewolucyjne
podejście, choć trzeba przyznać, że i przed nim matematycy tacy jak Diofantos też poświęcali uwagę strukturze matematycznej danego równania i metodom jego rozwiązania, zostawiając zastosowanie tego równania w różnych innych kontekstach, no inżynierom, sędziom, wszystkim, którzy byli tym, tego potrzebowali, tego narzędzia potrzebowali. No bo jak sytuacja wygląda? No, zmniejszę się, żeby pokazać, jak sytuacja wygląda. Tu liczba gęsi nadlatujących nad jezioro odpowiada liczbie jajek w koszyku. No i jak sobie zapamiętamy, że to trzeba pomnożyć dwa razy i dodać jeden, no bo tak, na ostatnim jeziorze nadleciała, na ostatnie jezioro nadleciała jedna gęś i wylądowała, i już potem gęsi nie było lecących, no bo rzeczywiście wylądowało połowa wszystkich gęsi, czyli jedna druga gęsi plus jedna druga gęsi, to jest jedna gęś. No dobrze, to na kolejne jezioro nadleciało dwa razy tyle gęsi plus jeden, czyli trzy gęsi, no i się zgadza, bo połowa wszystkich gęsi to jest półtorej gęsi plus jedna druga gęsi to są dwie gęsi. Dwie gęsi wylądowały, jedna poleciała dalej. No tutaj nad kolejne jezioro nadleciało najpierw siedem gęsi. Znowu się zgadza, cztery z nich wylądowały i trzy poleciały dalej. No i tak dalej, aż na początku nad pierwsze jezioro z serii tych pięciu jezior widzimy, że nadleciało 31 gęsi. 16 z nich wylądowało i 15 poleciało dalej. Z nich 8 wylądowało i 7 poleciało dalej, no a dalej ten łańcuszek już żeśmy rozwijali szczegółowo. No i tak widać, że zupełnie zadanie o zupełnie innym kontekście, nie o jajkach, tylko o gęsiach, ma w gruncie rzeczy z matematycznego punktu widzenia identyczne rozwiązanie. No i właśnie dlatego uczymy się matematyki. Po to jest nam potrzebna.